Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja sobie muszę mikrofon poprawić, bo mi troszeczkę zjechał. Dobra. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dishonored. Teraz powinien wejść tutaj. No guests past this point. Okej, dobra. Get wherever you're going. Okej. O, ten ma chyba. A nie, ten ma sakiewkę, ale wiadomo, bez. O, coś tu da. Czy nic się nie patrzy? No akurat ci muszę. O, jest jedna z pań Boyle. Weźmy sakiewkę. Welcome to the party. Jest takie kurde. Tyk, tyk, tyk. Takie szkubanie normalnie jak tego, nie? Jak stroka chleb. Żeby się byle wstrzelić w moment, kiedy mogę to za, kiedy mogę to wziąć. You need to stop right now. What most people don't remember. Co? Nic nie robię. Came a half a year before the Emperor. Excuse me a moment. Halo? Kto to powiedział? I say nothing against the Lord Regent. He's the only one holding this together. He'll make us great again. Some of us will be great. The Boyles at least. Now, now. It's just luck they found crystals on their land, and that we can't make the rat lights without them. And we can't get rid of the rats. Rat lights and whale oil. That's all we live for now. We found out what the whales could do, and it made. Excuse me a moment. You there, stop that! Co? Cicho się nic nie dzieje. Nice. Kurde, już było bliziutko, bliziutko. You, stop that. Cicho się dzieje. Tutaj, tak, kolejna pani Boyle. Ciekawe, co jakiś czas ja mogę tak właśnie bez tego. Co jakiś czas ja mogę tak bez niczego komuś coś zabrać. Welcome to my party. I don't believe you've had the pleasure. Will you be leaving the city during the Fugue Feast this year? No, no, no. Yes. No. Pięknie, tą też mamy. Jeszcze jedna. I trust you are on the guest list, sir. Dobra, są mi za autosave, jak tylko pogadam z którąkolwiek z nich, więc. A gentleman? I'll have you know I'm as gentle as I need to be in any given situation. As I think I've proven. I told you not to bring that up. There's a great... Tu jest trzecia. What a deliciously sinful mask. Nice. Don't be silly. The rumors say the Boyles practically own your estate. What if I said I could get you out of the city, away from all this? To Sirkonos or further. I don't believe you, but if you're telling the truth, we should talk further, but not here. Excuse me. Oh, leave him be. It's a party. This is a private conversation. It's a party. It's called mingling. Mingle all you want, then. We'll speak later. I'll find you. Good evening. Okay, czyli widzę, warto też czasami kogoś tutaj. Chances are very good. Zagadę, żeby się rozproszyli. Nice, tego nie widział. Ale z tym może być gorzej. Księga gości. Wpisz się na listę gości.
Okej, okay, może... Dobra, zanim się wpiszemy, to lepiej zapiszę grę, bo chcę wiedzieć, jak dokładnie się podpiszemy. Jako kurwa odstaną. No to trochę ryzykowne, ale dobra. Zobaczymy, co powiedzą, kiedy zobaczą nasze imię na liście gości. What is it now? Wiadomo, jedzenie, picie, to nic nie powiedzą. I thought her interests were confined to her family. I think she ran out of family a while ago. O tym mogę z nich pokazać. Who invited you? You don't look familiar. My servants heard it from hers, naturally. They were sexual rites, I can only assume. Or else, I heard she bathed in her own nephew's blood. Stop! What are you up to? So stop, Emma. You could get her sent to the Abbey. Nobody that rich gets sent anywhere they don't want. The Brimsleys made an awful lot of money this past century. Makes you wonder if they'll... Kolejny zapis. What happened to the boy? I hear he enjoyed himself very much. For a while. No. Widział? Też nie widział, pięknie. Lubię to. Jeszcze jak w TIFF-ie teraz normalnie, nie? Z tą różnicą, że w TIFF-ie to wyglądało jeszcze inaczej. O, to jest spora ta ściana światła. O, gość ma klucze. Pytanie. Come and entertain. Go ahead, help yourself. I take everything I can carry. They'll never miss it. Okej, okay, dobra, dzięki. Nie ma alarmu z tego powodu, to mi się podoba. Ale z tym typem może być problem, niestety. What mischief are you? Kto? Ja? Nie. Nie o czym mówisz? Ale to jest takie mega przyjemne. Tyle ludzi się gapi, nie? I trzeba wyhaczyć idealny moment, żeby, kurde, zarąbać komuś sakwę. Albo w przypadku strażnika klucz. No, idź sobie. Hello, sir. Please stop that. Try Miss White in the moth mask. I hear she's lonely. Super, jest samotna, ale co mnie to obchodzi? Ja bym chciał tutaj ogarnąć, która jest która a propos tych Boyle'ów. Ale dobra, może ta właśnie coś powie. Chyba to jest ta panna White. I love that mark on the back of your hand. You're a scandal in that mask. I like a man with poor judgment. Would you get me a drink? I'd be so grateful. Okej. Okay. Prosiła o drink. Jest oznaczony? Jest. Dobra. No. No co za... Może jesteś lady, ale no powinnaś... Wiesz, usunąć się, jak ktoś, kurde, próbuje przejść. O, ładnie! Nawet jak z tego popijam, to mam ten... To mam dowienie many. Bardzo ma ręka akurat. The arts we had last week might have been the best I've had. Dobra, ale nie chcę sobie nalać, tylko chcę jej nalać. Aha, dobra. Po prostu. Mam to przy sobie i to wystarczy. Okej. Thank you so much. Now, how can I thank you? Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in black tonight. In mourning for her reputation, I expect. Additionally, Lydia's in white. Okej, okay, biała to Lydia, Waverly to jest ta czarna. W sensie w czarnym tym.
Ej, a dlaczego nie ma tego? Dlaczego to drugie się nie dodało? O, wilku mowa. Ale dobra, czyli czerwona jest nam jeszcze z imienia nieznana. Ale jeśli wykluczymy jedną bądź drugą jako nasz cel, to wtedy będziemy mogli właśnie zabrać się za ów cel. Najgorsze jest to, że ja bym chciał teraz sobie, wiecie, móc odpalić. Gdzie to się w ogóle ciągnie? Chyba gdzieś tam. Nice. Wiadomo, tutaj nie będę mile widziany. To właśnie teren zakazany. Zbiornik na tran. No właśnie. Albo to przeprogramowuję, albo wyłączę. Ale dobra. Wyłączę to. Był to przy okazji. Aczkolwiek panel czy alarmu i tak by mu nie szkodliwił. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Okej, chodź. Dobrze. Dobra, mogę teraz przejść ten, tylko wiadomo, jak teraz tu przejdę, no to jednak będzie problem. Tam jest pewnie też zakazana część tegoż... No nie wiem, czy zamku to jest dobrze powiedziane. Więc spokój. To jest tak, jak chcę używać mocy, to muszę wyczuć moment. To what? Learn a trade. Join the city watch. Your house built its fortune in crisis. You can do so again. Land is worthless now. My buildings are full of corpses and rats. Where's the fortune there? If you want to be beaten, go right ahead. Let your family starve. Sell your wife into prostitution. I'm sure I can get you a good price. You son of a bitch. There's the old Byron spirit. Things are changing too fast to give up just yet. First that nasty mess with the Empress, now the High Overseer's gone. Parliament is shifting. The whole city's turning upside down. If we only had a good war to get into. There you are. Although hold on, I need a cigar. Have an... I beg your pardon. Please, do you mind not interrupting us? One sister's in red, one in white, one in black. I'm stumped. My wife thinks we should sneak upstairs to look for clues, but I don't like the looks of those guards. You there, stop that! I know your mission tonight. We must speak. Privately. Ooh. Robert Zappa. I'm a friend of Pendleton's, and I've done a few favors for your cause. I know your purpose here tonight. And, how to say this, your target is the woman I love. I swear that if you'll bring her to me unharmed, you will never hear of her again. There's a cellar directly below the kitchen. I'll wait for you there. I'm not proud of this, but surely it's better than seeing her killed. Her name is Lydia. I won't harm her, I swear. I'm a man of means. Just bring her to the cellar and I will keep her safe with me. Forever. Mwah, dzięki stary. W ten oto sposób już wiemy, kto jest moim celem. I mamy sposób na pozbycie się jej w sposób niekrwawy. Głodny kosmos. Było coś nowego akurat. Dobra, mamy Lydia Boyle. Tylko pytanie, to jakaś zgadywanka jeszcze była, co z tym chodziło? Dobra, super, ale... Halko, co będzie z tą zgadywanką? To mnie interesuje. Coś mi minęło? Yes. Chyba znam pani imię. A drink. Anything else.
pokoju muzycznym. Unchaperoned? You promised to behave yourself. We'll go to the music room. We have an exquisite old harpsichord. Do you play? Well, here we are. What shall we do with ourselves? Nothing to say. You are an odd one under that mask. Dobra, jest ustawiona, ale co z tego? I trust you're behaving yourself. No. Dobra, ale moment, o co jestem zgadywanką? Ja dalej nie wiem, o co kamam. Cunning costumes. But there must be a way to guess. They say Lydia's the sloppy one. Lord Brisby has arrived. Delightful. Or is it the other way around? If only I could peek upstairs for clues. No pierdolę wam cały ten stół za wszystkiego, co jest w stanie. You saw him too? An unfortunate lapse of taste. Ale że na to reagują, nie? So many choices tonight. Proszę, tam zeszła. You there. Move. Nie, dobra, okej, spoko, nie ma problemów. Nie ma problemów. Oh, did you know that Bannerman was ruined? Something about a deal with Barrister Arnold Timsch. Chodzimy na górę. Tak, teren zakazany, w dupie to mam. O co chodzi z tą zgadywanką? Ja dalej nie wiem. Pewnie jak coś, to mogę po prostu sobie kilka tych ogarnąć. Kilka wskazówek, ale już znamy tożsamość naszego celu. Wiemy, jak wygląda. Aczkolwiek nie odpowie sobie spenetrowania tego mieszkanka w ten czy inny sposób. O, proszę bardzo. Vera More i Jafik z jej skóry. 300 monet. Bardzo cenny obrazek. Proszę, kapitan. Pewnie nie zauważa. Zajebiście. Dobra, sprzed chwili pewnie ze znalezienia obrazu. Tak, tyle dobrego. Przejdźmy bardziej. Oczywiście są tu jakieś zamknięte drzwi. Więc zakrzywmy trochę czas. Kurde, klucz do sypialni potrzebny? Klucz, którego nie posiadam. Pytanie, gdzie on się znajduje? Cudy do odcia. Pikuś. Order wojenny z Polbarku. A, górą sobie coś otworzyłem. Dobra. Znaczy górą, wróć. Na górze coś sobie otworzyłem. A, perła skorupiaka. Spoko. Było to remedium. Dobra, czekaj. Na górę. Jest tak całkiem poza widokiem. Mi się podoba. Kolejne remedium. Nice! Już sztabki! I jeszcze jakieś cameo za 150. Warto było tu wejść. Okej, i to... I czy to jest sypialnia Lidii?
Wavery, znaczy się. Ale dobra, mamy to. Szkatułka boilów. Mamy klucz do sypialni. W szafce pusto. Tutaj cyt do picia, talerz do zajebania. I tyle. Pamiętnik Waverly. Esno przygotowała o wiele za dużo trunków na dzisiejsze przyjęcie. W sumie nie powinnam się dziwić. Gdyby nie miała drinka w dłoni, niechybnie straciłyby równowagę. Ja jednak zostanę trzeźwa, szczególnie w tych trudnych czasach. Gdybym mogła na dobre uciec z Dunwall, mam bowiem okropne przeczucie, że ktoś chce mnie dopaść. O! To ciekawe. Kolejna perełka. Też sporo grywa. Dobra, my sobie możemy wyjść górą. Totalnie niezauważanie. A dzięki upgrade'owi mogę na tej biegać, bo właśnie jestem. Bo nikt mnie nie słyszy. Dzięki temu. A tu jestem z tej strony, czyli jakby od drugiej strony schodu. Tam jakieś jajo, kurde, jest, które jest na pewno sporo warte. Pytanie brzmi, jak się do niego dobrać? Się wiecie, jak się dobrać, żeby... żeby straże nie zauważyły, że tu jestem. Okej, o dziwo, tamtego typa typ nie zauważył. Jest tutaj na widoku. Jajo boilów, 150, okej. Wiesz, tego typa stąd lepiej. Jeszcze ktoś tu znajdzie. A. No i cyk. No i pięknie. Tutaj już go nie znajdzie nikt. Dobra, tutaj mamy spokój. I dobra, mamy dwie sypialnie zwiedzone, czyli została chyba jeszcze jedna. Pytanie, gdzie jest i jak się do niej dobrać? Chyba, że już zwiedziłem wszystkie trzy, tylko nie ogarnąłem. Co jest bardzo w sumie możliwe. A nie, tam jest trzecia. Dobra. Spokój, też spokój. Zoom. Jeszcze twardy. I jeszcze jest obraz. Dziękuję. Zabieram monety. Mistrza szpiegów osi symetrii. Okej. Okay. U, ile perełek! No, lubię. Darmowe pieniądze. Mamy wskazówkę. Okej, okay, to jest sypialnia Lydii. Wyczekuję dzisiejszego przyjęcia, pomimo perspektywy tak wielu prostackich mężczyzn mówiących o porażkach swoich przedsięwzięć, czego bym nie dała, by spotkać ładnego młodego muzyka w tym okropnym mieście. Kogoś, kto docenia na przykład klawesyn i mógłby napisać dla mnie piosenkę. Tutaj... Czekaj, co tu jeszcze jest? Notatka do Lidii. Lidia Oskarek, oto trzy kostiumy na twoje przyjęcie. Boleję, że nie mogę tam być, chociaż jestem pewny, że rozumiesz dlaczego. Wiem, że będziesz wyglądała cudnie w bieli. Załączyłem klucz Unif. Do Dunwall Tower, uniwersalny do Dunwall Tower. Kiedy mnie odwiedzisz, żadna przeszkoda nie stanie między nami. Okej. Okay. Klucz do sejfu w piwnicy! Proszę bardzo. Sejf w piwnicy, to ja bardzo chętnie oszabruję. I tutaj klucz uniwersalny do Dunwall Tower. Może się przydać później. Okej. Okay. Tam coś jeszcze jest do zgarnięcia. Pytanie, czy ktoś będzie tam po drodze, by mi przeszkodzić? Jak tak patrzę, to nie. Co tu mamy? Papierośnicę boilów. Też sporo wartą. Dobra, przechodzimy. Dobra, tu bym mógł zejść, ale jak tędy zejdę, to musiałbym będzie niknąć w takie miejsce, gdzie nikt absolutnie by mnie nie zauważył. A niestety jest to trochę awykonalne, tak więc... sobie tędy. A? Teraz powoli, powoli wyjścia.
Why is no one making rounds for you? I. Drzwi? No i super. A tu jeszcze są jakieś drzwi. Balkon nad ogrodem, zostań w sypialni. Ty, a zobaczmy, gdzie to jest. Z której strony w sensie. Kurde, mogę pogadać z nim. Ale dobra, no raczej nie będziemy mi tego za zło. Dobra. To jest tutaj. Okej. Okay. A to? A to jest tu! O, deją, ale się dał tutaj wbić tak totalnie po kryjomu. Ale dobra, skoro jesteśmy tutaj, to teraz mogę tak totalnie na chillku zejść sobie tutaj, schować ostrze, no i wejść ponownie w cywilu. Normalnie tutaj. Ale w sumie właśnie, została jeszcze jedna rzecz do obadania, mianowicie... Byłem na górze, jeszcze musiałem iść na dół. Dobra, zakrzywmy czas. On niech tu lepiej patroluje. Tutaj. Podnaczyliśmy go tam, pewnie w tym sejfie. Jest tutaj. Otwarcie przejścia, spoko. Bardzo ładnie. Mamy runę. Ostatnią w tym miejscu. Zobaczmy, tu jest przełącznik zabezpieczenia drzwi. Okej, no ale jak mam klucz, to mogę to stegować. A, jak miał opętanie, to mogę tutaj wejść tak po prostu. Okej, dla mnie bueno. Czyli tak, runa. Dwie tygiańskie rudy. Remedium nie mogę wnieść więcej, więc sobie użyjemy. No, z eliksirem nie zrobię. Ja cię sunę, ile złota! Urna cesarska i trochę tranu. Jesteś jeszcze wartego uwagi? Nie. Dobra. Otwieramy. Zamykamy. Bueno. O, tutaj łańcuch, czyli też dał się po kryjomu pewnie tutaj wejść. Tylko jeśli tak, to od której strony? Możesz ty! Dobra, ale mam pretekst przynajmniej, żeby zabrać tą fotkę. No, zbieraj. No i cyk. A, to jest on! Dobra. Dobra, stary, nie wzdychaj mi tak. Tak myślałem, czy to jest wróg, czy nie, ale okej, to jest nasz ziomek. Tutaj. Przejść do kanałów. Okej, czyli jakoś kanałami dało się tu jeszcze wejść do środka. Ale to tam nie ma. Teraz potrzeba by to zrobić. Dobra, czekaj, gdzie jest to wyjście? Z tej strony. O dziwo, ona też sama tutaj schodzi. Oj, to było bardzo ryzykowne z mojej strony. Dobra, myślę, mogę to na spokojnie pozostawić, a czy nikt jej tu nie znajdzie. Tylko też się zajmę. Zabijamy. Zostawiamy tutaj. Skoro żeś już tak sam bardzo ładnie tutaj przyszedł, no to kimże jestem, aby odmówić ci przyjemności zostania podduszony. Też możemy oszamać co nieco. Tutaj kolejny eliksir sokołowa,
Ale oczywiście go nie zabiorę. Tutaj trochę chleba. O, to jest kran, że mógł sobie za free podblokować, ale nie muszę. Mam tutaj remedium, które mogę teraz odzyskać. Więc wykorzystamy remedium. Okej, tutaj na razie nic cennego więcej nie ma. Weźmy z tej strony. Widzę trochę monet. Niewiele, ale zawsze coś. Okej. Tutaj coś. Zwyczajnie jedzenie z morli. Ale to już też było. Zamykamy. Z tej strony nic ciekawego. Okej, dobra. Czyli to... Zrobiłem na tyle. Jeśli chodzi o... Okej, dobra. Widzę pokojówki, nie robią problemów. Tylko ewentualnie strażnicy i rewidenci wyrobili. Dlatego lepiej ich nie niepokoić. Ale dobra. Zobaczmy, o co chodzi z tą zgadywanką. Tonight we're drinking with death. I still miss the Empress. We were such good friends. Dobra, czyli muszę chyba zagadać konkretnie do tej w bieli. Mam szczerą tylko nadzieję, że to się, że czegoś nie zjebałem wcześniej. Oj, a chyba niestety tak. Chyba niestety tak. Kurde, mać, no nie wierzę. Jezu, i o ile musiałbym to wczytać, żeby to stegować? O 20 minut. Dobra. Zobaczmy, skąd jest ten zapis. Stąd. Dobra. Stop at once. Cicho się. Dobra. Czyli jeszcze raz. A, dobra, czy mamy już te wskazówki? A, nie, nie tutaj. Mamy już te wskazówki? Nie, jeszcze nie mamy. Jeszcze nie mamy. Wpisać się wpisaliśmy oczywiście. Ale okej. Come and entertain me. Go ahead, help yourself. I take everything I can carry. They'll never miss it. You're a scandal in that mask. I like a man with poor judgment. Dobra. Would you get me a drink? Lecimy, lecimy. No, nową wskazówkę. Tak. Zrób sobie drinka. Zrób sobie drinka. Do tego zaraz wrócę. Najpierw z drinka i po prostu zrobię. O. Są ci tu. Seem interesting. I love that mark on the back of your hand. Thank you so much. Now, how can I thank you? Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in black tonight. In mourning for her reputation, I expect. Additionally, Lydia's in white. Ooh, scary mask. I'm wondering if I should upgrade the staff. Mamy to ponownie. I zobaczmy. Co chodzi z tą zgadywanką? Hello, sir. Już sobie poza nagraniem ponownie to wszystko styguję, ale... Wolę poczekać, aż... Wolę to zrobić dopiero potem, jak już ją gościowi dam. Wiadomo, ja potem już tylko i wyłącznie muszę po prostu się stąd zwinąć, nie? Whom shall I pick? W tym czasie, jak coś ogarnę, no to... problemu. Weźmy problem, że za nią pójdę? No one comes up here. Idę na górę. A dobra, czyli tylko na górę nie ma wstępu, na dół jest. Things have become so much better for us since the rats came. Not that I'm in favor of it, morally. No. Dice.
Nie, nie, koleżanko. Nigdzie nie idziesz. You found her. Quickly, let's get her on board. Last, oh my love. Someday you will understand. You'll never know how happy you've made me. Someday she'll learn to appreciate me. After all, she'll have her whole life. Jazda. Dobra. I teraz muszę wrócić do Samuela. No, ale jak mówiłem, zanim to zrobię, czy to mogę jeszcze przez te kanały chyba przejść, co byłoby chyba nawet szybszym sposobem, no to zanim wrócę do Samuela, to ponownie ograbię całe to miejsce. Może spróbujmy popłynąć w takim razie do tej łodzi. Samuel się przemieścił, znajdź to za bramą. Dziwię się. Siema. No co? Robota wykonana. I hope you enjoyed your evening, sir. But we'd best be on our way. Quickly. Zabieramy się stąd. Kończysz misję w rezydencji, nie psując przyjęcia. Ładnie. Zabici nieprzyjaciele, ale te same płaczki. Zabici cywile. Co? Jak zabici? Nie zabijamy jednego cywila. O co chodzi? Okay, wpis do księgi gości. Lord Shaw pokonany. Lady Boyle doprowadzona do wielbiciela. Tożsamość Lady Boyle odkryta. Trzy runy, dwa amulety, jedna kapliczka, dwa obrazy i... O kurwa, prawie wszystkie monety znalazłem. Ciekawe, gdzie resztę wcięło. Dobra, ale kurde, jestem jednakowoż niezadowolony z tego, że nie udało mi się ogarnąć tej całej nagrody, jaka była za tą zgadywankę. Tylko że sobie nie bardzo wiem też, jak striggerować tę zgadywankę, żebym mógł to wygrać, więc... Unlucky. Ale pewnie tam było sporo, pewnie może za to było za 300 monet. A kurde, aj, nie wczytałem się w tego. To będzie za chwilę pewnie wskazówka. Lord Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar. Losing family gives a man a thirst. Okej, no i zobaczmy. Bez wsparcia finansowego Lady Boyle, system kontroli Lorda Regenta wali się w gruzy. Nadszedł czas, by podjąć ostatnie kroki i osobiście odsunąć od władzy Lorda Regenta Hirama Barrowsa. Proszę, czyli już po samego Regenta idziemy. A to dość intrygujące. I trust you enjoyed the Boyle's hospitality. Notka od kuriera. Panie Maska. Ta notka jest dla pana. Pańskie czyny nie przeszły niezauważone. Obok pańskiego łóżka znajduje się paczka oraz notka od kogoś, kto chce, byś pan to dostał. Intrygujące. Ciekawe, coś takiego konkretnego się tam znajduje. Piero jest, widzę, obecny. Hello to you, Corvo. I'm the man who made that masquerade a lively event. I doubt there will be another high society party that will live up. The whale oil still has too many impurities. Jeszcze raz, bo się kurde dwie kwestie naraz odtegowały. The copper wiring is making all the difference. Increasing the output by almost 50%. Yet, the whale oil still has too many impurities. I need to find a way to filter it myself if that idiot can't provide a better grade.
Even the Academy doesn't have anything that will refine it to the specifications I require. Something new, then. Perhaps using charcoal. Or a multiple-chambered device. I feel confident that the answer will come to me tonight as I slumber. Proszę, jak to sokołowa. Dobra, Piero, ale mam do ciebie jakiś upgrados. Do you need me to build something for you? I can make anything. Practically. Rzep granat. No i zobaczmy. Zasięg ostrzy. Rzep granat. Zasobność. Na razie nic więcej. Bełty. Okej, bełty mogę w nieskończoność kupować. Rzep granaty widzę też. Przyczepia się do wrogów w większości powierzchni. Kluczyków raczej nie muszę kupować. Granatów tym bardziej nie chcę. Skoro rzep granat mam teraz, to pewnie będę w stanie go później zgarniać. Tak czy siak. Dobra, te 8 bełtów to jest myślę spoko opcja. No i to będzie tyle póki co. Tutaj Lord Pendleton, a tam notka i paczka. Właśnie to, co mnie bardziej interesuje. Chodzi z tą poczuszką. Proszę, runa! Anonimowa notka. Kimkolwiek jesteś, muszę ci podziękować za oszczędzenie przynajmniej części mojej rodziny. Wszyscy mamy wrogów, szczególnie my, kobiety Boyle. W pewien sposób wyświadczyłeś mi przysługę, zatem zasługujesz na nagrodę. Przekazałem ją jednej z moich sług, która dała to innej, a ta znowu innej, aż do jednego z twoich. Oby nasze drogi nie skrzyżowały się nigdy więcej. Proszę, proszę! Czyli sama jedna z Lady Boyle postanowiła dać mi runę w nagrodę za to, że oszczędziłem jej siostrę. Jestem zadowolony z tego. Ile mam tych run tak w ogóle? Mam 2, czyli mógłbym kupić żądzę krwi, ale nie chcę. Dobra, teraz jakbym miał na coś zbierać, to albo na upgrade rozpadu pośmiertnego, albo na upgrade zwinności. Chociaż tutaj widzę, jest tego większa prędkość ruchu, więc raczej pójdziemy w rozpad pośmiertny, żebym jak już mógł się bawić w zabijanie, no to jakichś większych grupek, no to właśnie, żeby te grupki znikały za każdym razem, a nie tylko w konkretny sposób. You did it. And now we've done away with a woman and a noble woman at that. But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally, I heard you upheld my name in a rather spectacular style and at some risk to yourself. I want to thank you for it. This little item has been helpful to my family over the generations, but I think you'll find more use for it than I ever will. Go on, take it. You've had a long night, Corvo, but I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now, in Havelock's chambers above the bar. Attention, nice, kolejna runa. Dzięki, stary. A masz jeszcze jedną? Adjacent to Boyle Manor remain off limits pending an ongoing investigation. Nice. O nie powiem, z chęcią bym, kurde, przytulił jakąś dodatkową runę. I to w sumie od kogokolwiek. Hello, love. Day, day. That is not the vintage I asked for, you half-wit ox. No matter, just set it down. Leave both bottles and get out. I'm trying to write my memoirs. Coś ci chyba nie pykło tym razem. Corvo, the time has come. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this moment possible. The Lord Regent is exposed, Corvo. Vulnerable. And now everything is in place to strike at him. We're one step from the throne. One man, one beating heart, is all that's left of the forces that brought this city to the brink of ruin. It is simple, but it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia has reached an all-time high.
He has lost the support of the Overseers, the Parliament, his financial base, and he's lost Sokolov, who made his security technology. So at Dunwall Tower, he has consolidated every remaining loyal man around him. He knows something is coming. He knows you are coming. And everything depends on him being correct. Piero will help you prepare. Then Samuel will take you close to the tower, near the waterlock. Last time you were there was the horrible day that all of this started. Now you will go there and end it. Good luck, Corvo. I'm not sure what else we could say, other than our hopes are riding on you. Dobra. Mapa obszaru. Dunwall Tower. Wejście, parter i pierwsze piętro. You've come very far, Corvo. We are almost there. Okay, zobaczmy, co powie, co jest w tym. Wpis piąty. Nad rewidentem jest teraz Tig Martin, czyli nasz ziomek tutaj. To zmyślny człowiek, a jego ideały zaprowadziły nas bardzo daleko. Biorąc pod uwagę, skąd pochodzi, powinien być bardzo zadowolony z siebie. Teraz możemy być pewni, że rewidenci wesprą nasze roszczenia, jakiekolwiek by nie były. Obecnie tylko jeden człowiek stoi między nami, a pełną kontrolą nad cesarstwem. Lord Regent wkrótce ujrzy przed sobą tę okropną maskę Corvo. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale co nastąpi po tym? Wiecie co, ja bym sobie tak jeszcze sercem przesłuchał, czy się coś u niego zmieniło? Nie, u niego nie. U niego jest to samo ciągle. A co serce powie o nim? He wonders which is more powerful, the knife or the tongue. Zależnie od sytuacji, jedno jest silniejsze od drugiego. He always had his sights set on the Abbey's highest office. There are few brave enough to laugh in the outsider's face. Dobra, i to już się powtarza. But T. Martin is one. Okej. Okay. Ciekawe, co jeszcze powiedziało o Pendletonie, tak musimy go namierzyć do tego czasu. Corvo. Emily's hiding again. It started as a game, but it's turned into her way of teasing me. If you see her, will you send her back to me? It's time for her studies. Poszukaj Emily na ulicach. Dobra, możemy to jeszcze zrobić. Z tym pójdzie szybko. Any sound. I'm hiding from Callista. It's a game we like to play. I remember playing hide and seek with you too. I don't know why it's so much fun to hide from her. Here. This was at the edge of the river, in the mud. I put it under my pillow for good luck, but it gave me bad dreams. You can have it, as a present. I suppose I'll do my lessons now. Hiding gets boring after a while anyway. Nice. Mua, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i dobra, teraz myślę, pójdziemy albo pod zwinność. Dobra, nie, no na pewno pod zwinność prędzej niż pod żywotność. No a potem co? Któraś z tych dwóch mocy? Mówię, ta rządza krwi jakoś mnie tak nie urządza. Zwłaszcza, że prawie w ogóle nie walczę. Ale kurde. Hello, sir. Ready to face the Lord Regent? About time we took care of Mysay. Long past time. Zazwijamy się stąd. I pytanie, czy załatwienie regenta to jest koniec? Czy może to będzie, czy to dopiero będzie, czy to jeszcze coś będzie dalej? Bo w sumie jeszcze dał został, nie? Jego też przydałoby się znaleźć. A najpierw tu. Dunwall Tower. Powrót do Tower.
Pora zakończyć rządy Lorda Regenta, a jeśli ci się powiedzie, Emily zostanie ukoronowana jako cesarzowa. Musisz wrócić do Dunwall Tower i przeniknąć do miejsca, gdzie niegdyś służyłeś jako Lord Protector. Zawsze paranoiczny Lord Regent w ciągu minionych miesięcy wzmocnił ochronę i ma silnie broniony azyl, do którego ucieknie, jeśli uruchomisz którykolwiek z alarmów. This is it, Corvo. Your last memories of Dunwall Tower might not be good ones, huh? So maybe you can make up for what happened back then. It'll be a bit of a climb from the waterlogged. Most important thing is killing the Lord Regent. Built himself quite a place at the top of the tower. Calls it his safe room or something. Crazy if you ask me. Another point of interest while I'm giving you the grand tour, Corvo. Broadcast control station here where all them announcements come from. Might be worth looking into. You ready? Next time I see you, the Lord Regent will be dead. And if not, well, it was an honor to serve with you. Jeszcze się stary zobaczymy, spokojnie. Tutaj. No, mocno skrócona wersja tego, co czytałem przed chwilą. Co dalej? Sterowanie rozgłośni znajduje się w wieży. To może być dobra okazja, by zamknąć machinę propagandową regenta. Uruchomienie alarmu może spowodować, że regent wycofa się do swojego azylu na dachu. Okej. Okay. Czyli też to, co wiemy. Ale no, jak mówiłem. Po regenta... Czy raczej w kierunku regenta będziemy się udawali dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie w tym póki co to będzie tyle. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!